Zawodnik Atletico Madryt znalazł się na radarze trenerów Tottenhamu, Newcastle i Irtonu. Wszystkim trzem klubom bardzo zależy na pozyskaniu 30-latka. Gameiro w obecnym sezonie często nie jest pierwszym wyborem Diego Simeone. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 10 spotkaniach, w tym 7 w La Lidze. Dla porównania w sezonie 2016-2017 rok zagrał w 31 rok ligowych meczach, w których trafiał do siatki rywali 12-krotnie. Według gazety Don Balon, zamiar ściągnięcia przez madrycki klub Diego Costy może przesądzić o tym, że Gameiro będzie chciał zmienić otoczenie. Jeśli chodzi o przyszłą rolę, jaką miałby pełnić reprezentant Francji w potencjalnych nowych klubach, to w Irtonie i Newcastle miałby teoretycznie miejsce w pierwszym składzie. Z kolei Spurs szukają zmiennika, który zapewni odpowiednią jakość za Harry'ego Kanea. Po 13 roku kolejkach ligowych w Hiszpanii Atletico zajmuje trzecie miejsce za Barceloną, i co niespodziewane, Alencją. Do ekipy z Katalonii tracą 7, a do nietoperzy 4 punkty. Podopieczni Diego Simeone mają taki sam dorobek co lokalni rywale ze stolicy, czyli Real.